Witam Państwa bardzo serdecznie. To nasz pierwszy program o nazwie Niekulturalny Przegląd Prasy. Nazwa jest zaskakująca, ale mam nadzieję, że z Państwu przypadnie do gustu. Co będziemy robić? Jak sama nazwa mówi, będziemy przeglądać prasę. Prasę różną. Zaczniemy oczywiście od ogółu do szczegółu, czyli zaczniemy od mojego ulubionego tytułu Fakt. Następnie przejdziemy przez Kurier Lubelski, Dziennik Wschodni, Wspólnotę Lubartowską. Na Lubartowiaku skończymy, natomiast taką wisienką na torcie, perełką, creme de la creme będzie Twoje Imperium. Nie czytałem jeszcze tej gazety, ale chciałem się razem z Państwem zaskoczyć, co w nim będzie. Nie będę przedłużał, zaczynamy. Jest to program, który uczy, bawi, a ucząc bawi, bawiąc uczy. Szanowni Państwo, zaczynamy od faktu. Mamy bardzo ciekawą pierwszą stronę. Królowa życia Dagmara Kazimierska. W bogactwie człowiek gnuśnieje. Kto nie zna Dagmarki, ten nie zna życia. Królowych życia. Szanowni Państwo, co ta nasza pani Dagmarka mówi? Za chwilkę do tego dojdziemy. Natomiast proszę, pojawiła się gwiazda, troszkę zapomniana, ale jednak gwiazda, była posłanka samoobrony Renata Beger. Dzisiaj troszkę o koniach będziemy mówić, a pewnie pamiętają Państwo ten cytat. Co ona lubi, jak koń owies. Lecimy dalej. Tutaj 500 plus na wakacje. Przydałoby się. Rolnictwo, polityka, głąby kapuściane. Ja to tylko cytuję. Co to ciekawego? Rolnicy użyli w środę przed Sejmem 356 główek kapusty. Tyle głąbów kapuścianych zasiada w ławach sejmowych. 356? Myślałem, że posłów jest więcej. Nieważne. Okej. Okay. Nowy pomysł na pomoc dla pracujących na własny rachunek. 500 plus na wakacje. Ciekawe, kiedy wejdzie. Śpieszymy się z ustawą, mówi pan senator Krzysztof Kwiatkowski. Mam nadzieję, że jeszcze wejdzie za naszego życia. Mamy lek na COVID. To jest temat numer jeden w dzisiejszej prasie. Musimy się pochwalić, ponieważ ten lek został wynaleziony, szanowni państwo, przez polską firmę z Lublina. Gratulujemy naszym lubelskim medykom. Co tu dalej? Za szybko otwierał drzwi. Ubezpieczyciel nie chciał naprawić lodówki panu Andrzejowi. Uważajcie na lodówki. Dalej. Część lubelska. Wybierz najlepszy projekt. Ponad 12 milionów do rozdania w budżecie obywatelskim. O budżecie obywatelskim będziemy dzisiaj rozmawiać w Lubartowiaku, ponieważ padł rekord, ale o jaki rekord chodzi, to już niedługo w Lubartowiaku. I moja ulubiona część, ulubiona rozkładówka, czyli fakt ludzie. Jestem piękna, bo prasuję ciało. Drogie panie, proszę się posłuchać pani Aldony Orman, 52-letnia gwiazda. Pokazuje tutaj swoje wdzięki. Zaciekawił mnie ten tytuł. O co chodzi z tym prasowaniem ciała? Już spieszę z wyjaśnieniami. Żeby zachować szczupłą sylwetkę, korzystam od czasu do czasu z endermologii. Proszę zapamiętać to trudne słowo. To fajny zabieg, takie troszkę przeprasowanie całego ciała. Polega na tym, że zakłada się specjalny kombinezon, bardzo przylegający do skóry i potem jest się masowanym specjalnym przyrządem. Polecamy serdecznie. Agnieszka Włodarczyk walczy z kunami. Dobrze, że nie z norkami. Wyleciały z serialu, bo są za młode. Nie miałbym z tym problemu, ale widocznie ktoś ma. I oczywiście część sportowa. Robert Lewandowski na pierwszej stronie, pierwszy test Michniewicza, czwartek Legiunia gra w trzeciej rundzie eliminacji Ligi Europy. Trzymamy kciuki. Jest i Jakub Rzeźniczak, ułożył sobie życie na nowo. Widać, jak tutaj pięknie wygląda z piękną kobietą, a mogłem być piłkarzem. Gram nad Wiktorii Parczew, natomiast źle wyrzucałem auty i się mnie pozbyli. Żałujcie. To chyba tyle, jeśli chodzi o sport. Nie chcę się zakochać, rywal Bochowicza. No szkoda. O, mamy i horoskop. Nie zdradzę, jaki jest mój znak zodiaku, natomiast przeczytam, co czeka mnie w miłości. Spróbuj rozładować napięcie między wami, zanim któryś z was wybuchnie. Między kim? Dobra. I aresztowali sekciarza z drogówki. Fakt, jak zawsze, wysoki poziom. Lecimy dalej. Mamy prasę ogólnopolską za sobą. Przejdźmy teraz do Dziennika Wschodniego. Wirusowa spychologia. To, co rzuciło mi się od razu na pierwszy rzut oka, to jest nie denerwować się, obserwować, jak niewiele trzeba, żeby poradzić sobie z koronawirusem.
Oczyszczanie dla noblistki. Olga Tokarczuk, zdobywczyni Nagrody Nobla w dziedzinie literatury, ma nowo oczyszczanie ścieków. Niby nic specjalnego, ale to ekologiczna instalacja, którą specjalnie dla niej opracował profesor dr habilitowany Krzysztof Jóźwiakowski z Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. Pani Olgo, gratulujemy. Od października nie będzie już Muzeum Lubelskiego, będzie za to Muzeum Państwowe. Pani Kasiu, dyrektor muzeum, gratuluję. Lecimy dalej, lecimy dalej. Filmowcy do nas wracają. Szanowni Państwo, Lublin stał się taką mekką filmowców. To zaczyna to być druga Praga, ponieważ Praga jest bardzo, bardzo chętnie odwiedzana przez filmowców. Lublin widać, że dąży do tego zaszczytnego miana filmowej stolicy. Natomiast co będzie nagrywane? W Lublinie kręcony ma być Cudak w reżyserii Anny Kazejak. To opowieść o dwóch muzykach, Żydzie i Polaku, którzy początkowo nie darzą się sympatią, ale gdy jeden z nich znajduje się za murami getta, drugi udziela mu pomocy. Akcja nie jest osadzona w konkretnym mieście. Po prostu będzie to mniejsze od Warszawy miasto z gettem. Lublinowi serdecznie gratulujemy. Przechodzimy dalej. O właśnie, tęskniliśmy za takim widokiem. Głośna historia, kina Bajka. Problem jest tego typu, że przez epidemię ludzie przestali odwiedzać kino Bajka, które było na krawędzi bankructwa, natomiast szeroko zakrojona akcja w mediach społecznościowych doprowadziła do tego, że rzeczywiście ci ludzie w kinie Bajka się pojawili. Dlaczego o tym mówię? Ano dlatego, że my mamy nasze swoje własne kino Lewar, do którego Państwa serdecznie zapraszamy. Jest bardzo bezpieczne, repertuar jest fantastyczny, jest na bieżąco aktualizowany, więc myślę, że znajdą Państwo mnóstwo rozrywki i wrażeń w naszym kinie Lewar. To był product placement. Przechodzimy dalej. Komu zginęło czarne szczęście? Czarnym szczęściem nazywany jest tu czarny kot. Poszedł na grzyby, znalazł pocisk. Powinien zagrać w totolotka. Koparka, ciężarówka i rowerzysta. Zubowice Kolonia miała sytuację, jakaś stłuczka. W każdym razie koparka, ciężarówka, rowerzysta. Brzmi jak tytuł bardzo dobrego horroru. Miliony na pomoc stadninie. O Janowie Podlaskim będziemy rozmawiać w dalszej części programu. Oczywiście chodzi tutaj o konia, który został sprzedany, a jednak nie został sprzedany. Lecimy dalej. No i mamy jesień. Taka ciekawostka, można powiedzieć, astrologiczna. Wczoraj zaczęła się astronomiczna jesień, potrwa do 21 grudnia. Wówczas, 2 minuty po godzinie 11, przyjdzie zima. 21 grudnia, 11.02, zima. Proszę to zapamiętać. Saturna i Jowisza w najbliższych miesiącach będzie widać wieczorami dość nisko, nad południowym horyzontem. Mars wschodzi wieczorem i jest widoczny przez całą noc, wędrując wysoko na niebie. Wenus z kolei widoczna jest nad ranem. Kto jest Marsa? Kto jest Wenus? Możecie się Państwo tutaj przekonać, wystarczy wyciągnąć lunetę i spojrzeć w niebo. Mniejsze nerwy jednak na ławce, oczywiście mówimy o piłkarskiej trzeciej lidze. W sobotę piłkarze Lewartu rozegrali kolejny mecz ligowy. W Stalowej Woli zmierzyli się ze Stalą i przywieźli całkiem niezły wynik, bo bezbramkowo zremisowali ze Spadkowiczem z drugiej ligi. Co ciekawe, na ławce trenerskiej gości zabrakło Tomasza Bednaruka. Dlaczego? O tym pogadamy przy wspólnocie. Idziemy dalej. Co ciekawego w sporcie? O właśnie, tym powinniśmy się naprawdę chwalić. Lublinianka Miss Startu. Nie Startu Lubin, po prostu Startu. Magdalena Orkiszewska, podprowadzająca motoru Lubin, wygrała plebiscyt Miss Startu PGE Ekstraligi 2020. Drugi rok z rzędu tytuł trafił do kandydatki ze stolicy województwa lubelskiego. Szanowni Państwo, to tylko na Lubelszczyźnie są najpiękniejsze kobiety. I tym optymistycznym akcentem kończymy Dzień Wschodni. Przechodzimy do Kuriera. Co mamy w Kurierze? Niektóre tematy się pojawiają po raz kolejny, natomiast nie będziemy do nich wracać. Pyszna kawka z Lubartowa. Bokserka, o właśnie, temat jest mi bardzo bliski. Bokserka z Milejowa ćwiczy się na damę. Projekt Lady to jeden z flagowych programów jesiennej ramówki stacji TVN.
Producenci zgodnie twierdzą, że wybór uczestniczek do tego sezonu przeszedł ich najśmielsze oczekiwania. Jedną z nich jest dziewczyna z województwa lubelskiego. To Natalia Niedobylska-Zmielejowa w powiecie łęczyńskim. Z bokserki na lady. Mam nadzieję, że ten projekt się uda. Chatka Żaka wraca do życia i czeka na studentów. W Bieszczadach jest chatka Puchatka. Ciekawe, na co ona czeka. Lecimy dalej. Koniec zamieszania wokół licytacji klaczy Perfinka. Całe szczęście. Klacz Perfinka, biedna Perfinka, czekała na swojego nowego właściciela i w końcu ten nowy właściciel się pojawił. Została sprzedana za 1 250 000 euro. Było bardzo duże zamieszanie i w tym wszystkim tak naprawdę to tylko koń żalu. Przejdźmy dalej. Polityka polityką. Wiadomo jak jest. 200 funtów za brak maseczki. Anglia przywraca obostrzenia. No, stracić tysiaka za brak maseczki, no to rzeczywiście wyczyn. O proszę, sławni i bogaci. Nasza ulubiona rubryka. Zenek Martyniuk płaci alimenty. Sąd w Białymstoku potwierdził, że syn gwiazdora Disco Polo i jego żona nie są już małżeństwem. Daniel Martyniuk został uznany za winnego rozpadu i dlatego musi płacić alimenty. 2000 zł na byłą żonę Ewelinę. No, szanowni państwo, to chyba najdroższa miłość w show biznesie. Także życie nie zawsze usłane jest różami, nie zawsze jest tak kolorowe jak w piosenkach Zenka. Miejmy nadzieję, że ta sytuacja się unormuje i znajdzie sobie nową, troszkę tańszą miłość. Sport. Nic ciekawego, wszystko już wiemy. Faje transferowe, przymiarki do drużyny Koziołków. Oczywiście mówimy o Żużlu. Kurier, Dziennik za sobą. Wspólnota Lubartowska. Najchętniej kupowany tygodnik w okolicy. Pierwsze, co mi się rzuciło w ogóle w oczy, strona tytułowa: Jarosław Skubisz największym hodowcą. Nie wiemy czego, ale jest największym hodowcą. To też jest naprawdę wyczyn. Ćwierć wieku Towarzystwa Przyjaciół Michowa. Wracając do tego tematu, o działalności Towarzystwa Przyjaciół Michowa w humorystycznym tonie zaśpiewała zgromadzonym gościom Anna Bochińska, małżonka sołtysa Michowa Stanisława Bochińskiego. I właśnie o takim dystansie do siebie mówimy. Zawsze z uśmiechem, zawsze radośnie, nie ma co się spinać. I uwaga, dwumetrowe konopie w Serocku. Rośliny te znajdowały się w różnej fazie wzrostu, niektóre miały nawet 2 metry wysokości. Teraz trwają ustalenia, do kogo należy ta plantacja. Czyli ceny na mieście wzrosną. Co my tu mamy? Jechali wężykiem. Mamy rekordzistów. 3,5 promila. Rokitno. Gratulacje. 3 promile. Mieszkaniec gminy Kamionka został złapany na rowerze w Kieszkówce. Został złapany, to za dużo powiedziane. Po prostu dał się złapać. Sam wpadł w ręce policji. 8 zawodników, 18 medali. Znowu dotykamy tutaj sztuk walki. Widać, że na naszym terenie jest zagłębie sportowców uprawiających sztuki walki i rzeczywiście robią to sukcesami. Reprezentacja Akademii Sztuk Walki Go Fight Łęczna wzięła udział w European Kickboxing Challenge w Sulejówku. Podopieczni Dawida Szewczyka wywalczyli 8 złotych krążków. Serdecznie gratulujemy. Siła! Lecimy dalej. Nie o wszystkim chcę państwu powiedzieć, ponieważ zachęcam do kupna prasy i rzeczywiście z korzystania z niej, z przeczytania jej. Nie chcemy wszystkiego zdradzać. Ważne jest, żeby jednak coś tam poczytać, dotknąć tego papieru, poczuć go. Kucharski chce 39 milionów złotych od Lewego. Ciekawe, jak zakończy się ten spór. Jest to spór dosyć głośno. Już nie będę tutaj przytaczał szczegółów, natomiast kilka rzeczy rzuciło mi się w oczy. Istnieje również wątek w sprawie pożyczki dla Anny Lewandowskiej. Żona Roberta Lewandowskiego miała otrzymać pieniądze z konta RL Management. To kwota blisko 10 milionów złotych, czyli 2,5 miliona euro. Na pewno poszły na waciki. Ciekawa rozmowa jest w ogóle z panem Kucharskim. W jakich okolicznościach zobaczy pan po raz pierwszy Roberta Lewandowskiego? Wracamy tutaj do korzeni. Wiem, że razem z Robertem rozegrałem jeden mecz. Wówczas był młodym zawodnikiem, który próbował przebić się w barwach Legii. Nie pamiętam tego faktu. Pierwszy raz, i to świadomie, widziałem go na treningu Znicza Pruszku w jednej z hal. Wpadł mi w oko, zaczęła się nasza współpraca. I proszę, pieniądze szczęścia nie dają. Lecimy dalej. Tematy zbyt poważne na nasz przegląd. Ciekawy wywiad z pacjentem zero. Jest to dr Marian Dorosz, radzyński pacjent zero. Nie będziemy go przytaczać, ale warto zapoznać się z sylwetką tego bardzo ciekawego pana.
I tutaj właśnie wracamy do Perfinki. Wspólnota jest w Torku, wtedy jeszcze nie było wiadomo, co z Perfinką się wydarzyło, ale już wiemy, że Perfinka trafiła w dobre ręce, z czego się bardzo cieszymy. Ogłoszenie, jakby ktoś chciał kupić ciągnik, zachęcamy. I a propos Lewartu, co się wydarzyło w ostatnim meczu? Pierwszy wyjazdowy remis Lubartowian, zespół prowadzony przez Dawida Pożaka oraz Waldemara Benarczyka przyniósł punkt z boiska w Stalowej Woli. Szkoleniowiec, taka ciekawostka, pewnie tego Państwo nie widzieli. W Stalowej Woli jest 98 zarejestrowanych zakładów fryzjerskich. Szkoleniowiec biało-niebieskich nie mógł być na ławce. A skąd to wiem? Nie pytajcie. Szkoleniowiec biało-niebieskich nie mógł być na ławce, gdyż został poddany kwarantannie po wykryciu zakażenia u jednego z jego uczniów ze szkoły w Lublinie, ale z tego co wiemy, trener czuje się dobrze, nie ma objawów, natomiast asystent trenera zajął jego miejsce. Pierwszy szkoleniowiec musiał zostać w domu ze względu na kwarantannę. Mieliśmy kontakt telefoniczny, rozmawialiśmy w przerwie. Wiadomo, że zdanie Tomasza Benaruka jest najważniejsze. No, takiego asystenta mieć to skarb. W następnej kolejce, 26-27 września, Lewart pauzuje, natomiast kolejny mecz odbędzie się w dniach, to będzie 3 października o godzinie 15, Awia Świdnik Lewart Lubartów. Mój typ na ten mecz to jest 2-2. Zobaczycie, że tak będzie. Tu tematy, które troszkę mniej nas interesują, ale mam coś na końcu zaznaczone. Na budżet obywatelski głosuje więcej osób niż rok temu. Padł rekord, jeśli chodzi o oddane głosy na budżet obywatelski. Bardzo, bardzo serdecznie gratulujemy mieszkańcom i dziękujemy im za to, że tak angażują się w swoje sprawy, bo budżet obywatelski to jest budżet, który dotyczy nas wszystkich bezpośrednio, więc fajnie, że tak się wszyscy zaangażowali. Elektrycznym autobusem i taksówką za darmo po Lubartowie. Ten tydzień elektromobilności przeszedł najśmielsze oczekiwania władz Lubartowa. Mieszkańcy tak chętnie korzystali z elektrycznych środków transportu, że jest bardzo duża szansa, że one zawitają do nas na stałe, ale tak tylko mówię. I bardzo ciekawa informacja, świetlna. Projekt wart 1 milion złotych otrzymał wsparcie z Unii Europejskiej w wysokości 670 tysięcy złotych. O jaki projekt chodzi? Ekooświetlenie dróg i chodników ze wsparciem unijnym w gminie Lubartów. Wójt gminy Lubartów Krzysztof Kopyś na zdjęciu razem z marszałkiem województwa lubelskiego. I szanowni Państwo, tutaj zdradzamy tą tajemnicę, którą już wcześniej powiedziałem. Co hoduje pan radny Jarosław Skubisz? Na pewno Państwo nie zgadną, a jest to bydło mleczne. Szok. Cud nad Wisłą czy nad wieprzem? W Lubartowskim Ośrodku Kultury odbyła się historyczna prelekcja pana Marcina Kusyka, właśnie z redakcji Wspólnoty. Przed Józefem Piłsudskim w Firleju żołnierze defilowali bez butów, mimo braku w zaopatrzeniu pokonali bolszewików. W bitwie warszawskiej ważną rolę odegrał powiat lubartowski. O tym mogli dowiedzieć się słuchacze tego wykładu. Natomiast materiał filmowy będzie dostępny do obejrzenia przez wszystkich niebawem. Przytoczę tylko taką krótką anegdotkę z tego wykładu. Poeta w gaciach i bose dziady w Firleju. No, po takim tytule aż warto zajrzeć do tego akapitu. Pierwszy pułk piechoty Legionów majora Stanisława Kozickiego stacjonował w okolicach Pałacu Sanguszków. Wśród legionistów był porucznik Orlik. Jako człowiek kulturalny nawet na wojnie nie zapomniał o lekturze. W obecnej chwili na ex-dziedzińcu, ex-pałacu Sanguszków w Lubartowie, rozebrany prawie do gaci, dopiero co przerwałem czytanie Zatracenia Tettmayera, kupionego za 58 marek w Lublinie. Jest to wysoce arystokratyczny romans. Przypomina mi pewne własne tak zwane drgnięcia duszy. Czy można pięknie powiedzieć o miłości? Drgnięcia duszy. Pięknym akcentem zakończyliśmy przegląd Wspólnoty i mamy Lubartowiaka, nasz ulubiony tytuł. A dlaczego? Ponieważ jest wydawany w Loku. Na pierwszej stronie, czy mieszkańcy naprawdę chcieli tych szlabanów? Ja myślę, że to jest pytanie retoryczne, ale oddajmy głos mieszkańcom. Cytuję. Jeden pilot przypada na jedno mieszkanie, więc jak na mieszkanie wypada dwa auta,
gdzie teraz każdy jest zmotoryzowany, to tylko jedno z małżonków może stawiać auto, a drugie nie wie gdzie? To pytanie pozostawiam bez odpowiedzi. Sukces frekwencyjny budżetu obywatelskiego. Na projekty zagłosowały 3124 osoby. To o prawie 2000 osób więcej niż w zeszłym roku. Jeszcze raz serdeczne gratki za to, co się wydarzyło. Lubartów pięknieje. Pięknieje nasz park miejski, remont ulicy Leśnej, ruszyła duża inwestycja na batalionów chłopskich, klub dziecięcy coraz bliżej, szkoła podstawowa nr 3 nabiera blasku. Szanowni Państwo, dzieje się. Lubartów pięknieje, Lubartów staje się naprawdę stolicą tego województwa, oczywiście nieoficjalną. Fantastyczna wystawa na jubileusz, 50 lat Lubartowskiego Muzeum, wystawa, która opowiada o historii tego miejsca, dostępna cały czas jest w Muzeum Ziemi Lubartowskiej aż do końca tego roku. Historyczne prelekcje, vlog, o tym rozmawialiśmy przy okazji wspólnoty, tak samo jak Lubartowski Tydzień Elektromobilności. Zachęcamy do lektury Lubartowiaka, tu są wszelkie szczegóły. Lecimy dalej, wybiegali ponad 15 tysięcy złotych dla chorej Rity. Szanowni Państwo, jestem pod wrażeniem, byłem na starcie tego biegu. Mnóstwo biegaczy z pozytywną energią, bardzo zmotywowanych, cel szczytny, no nie mogło być piękniejszego wydarzenia. Gratulujemy organizatorom, gratulujemy biegaczom oraz wszystkim osobom, które zaangażowały się w ten projekt. Warto pomagać, tym samym dbać o swoją kondycję fizyczną, o rywalizację, ale przede wszystkim warto się dobrze bawić i z uśmiechem na ustach pomagać innym. Tutaj mamy wywiad z naszym kolegą z LOK-u, z Darkiem Nowackim. Darek opowiada o swojej pasji, między innymi planszówek, fire show czy kuglarstwa. Tylko jedna rzecz, Darek tutaj odpowiada na pytanie, miałeś jakieś wypadki? Nawet jeżeli umiemy coś w 100%, nie oszukujmy się, nie zawsze to wyjdzie. W moim przypadku były to lekkie oparzenia ciała albo przypaliłem włosy. A brodę też. Darku, proszę, uważaj na siebie. Zależy mi na tak dobrym pracowniku, ok? Dzięki. Aktywnie zachęca, by oddawać krew. Przedstawiamy tutaj sylwetkę pana Jarosława Krupki, który bardzo, bardzo mocno angażuje się właśnie w tą akcję krwiodawstwa. Tutaj mamy podsumowanie konkursu imienia Licińskiego. Wręczono nagrody i wyróżnienia. Konkurs był organizowany u nas w Lubartowskim Ośrodku Kultury. Orkiestra koncertowała na rynku. Miejmy nadzieję, że takich występów będzie coraz więcej. 7. Festiwal Muzyki Kameralnej Sempre. Zaproszenie 4 października. Bazylika Świętej Anny w Lubartowie. Zapraszamy serdecznie. I tutaj mamy mega promocję przy zakupie reklamy na całą ostatnią stronę tygodnika Lubartowiak. Reklama w kinie jest za darmo. Szanowni Państwo, zachęcamy do tej promocji. To produkt placement numer 2, ale uprzedziłem. Mistrzostwa Województwa Lubartowie, oczywiście chodzi o szachy. I tu możemy z całą jakby pewnością powiedzieć, że Lubartów jest stolicą województwa lubelskiego w szachach. Jeśli ktoś myśli inaczej, to ma problem. I kochani, zostawiłem to na sam koniec, crème de la crème, czyli Foie Imperium. Dzisiaj kupiłem świeżynka, jeszcze ciepła, nie zaglądałem wcześniej. Nie wiem, co w niej jest, chciałem, żebyśmy jakby razem doznali tego szoku kulturowego. Pierwsza strona, Maryla Rodowicz wyznała nam, to nieprawda, że żyje w biedzie. Na co wciąż wydaje majątek? Tego dowiemy się w środku. Kochana niby. Magda Gessler. Jest czym się pochwalić. Wysyp grzybów w polskich lasach podziałał na gwiazdę programów kulinarnych niczym magnes. Pospieszyła więc na grzybobranie. Pani Magdo, zapraszamy w nasze lasy. Miejmy nadzieję, że się pani nie zgubi i jeszcze kilka programów nagra. Edyta Górniak chce ratować syna Zenka Martyniuka. O synu Zenka już troszkę dzisiaj przytoczyłem. Najdroższy związek, o jakim słyszałem. To jest piękna historia. Anna Ciesiak i Edward Miszczak. Ta historia pokazuje, że miłość nie zna granic, nawet wieku. Lecimy dalej. Jest tyle tych historii, że nawet nie wiem którą mam przytoczyć. Niech to będzie. Aleksandra Kisio. Musi być po mojemu. Tak, pani Aleksandro, musi być po mojemu.
Wróciła zgoda w rodzinie Ryana O'Neilla. Nie mam pojęcia, kto to jest, ale fajnie, fajnie, że już się pogodzili. Idą po miliony, Majdanowie znowu nie odpoczną, będą znowu pracować. Pani Rodzenek, Majdan Rodzenek urodziła, więc długo sobie nie odpoczywała. Zaczyna pracować, no bo wiadomo, no, te pieluchy trzeba za coś kupić. Dla mnie to było za wcześnie. O czym mówi Agata Młynarska? O pierwszym małżeństwie. Właśnie, trzeba to mocno przemyśleć. Zazdrość może wiele popsuć. Jakieś dziwne nawiązanie do tego małżeństwa pani Agaty. Lecimy dalej. 60 to nowe 30. Oho. Dziś wiek nie ma znaczenia. A, okej, dobra. Wiek. Dziś wiek nie ma znaczenia. One są tego dowodem. Mamy tutaj przykład kobiet po 60, które wyglądają według gazety jak 30. Mhm, tak. Agnieszka Fitchow-Perepeszko. Grażyna Szapołowska. No tak. Beata Kozidrak, to na pewno. Gratulujemy paniom. Ciekawa, jaka jest recepta na to. Nie jest napisane. Po prostu geny. Po prostu geny. Nie wierzyli, że dam radę. Pan schudnął. Gratulacje. Jest i kawał. Heni krzyczy do Mariolki z piwnicy. Nie wiesz, gdzie nasza stara piła? Odzywa się teściowa Henka. Nic ci do tego, gdzie piła. A poza tym tylko nie stara. Suchar tygodnia. Jeśli macie ochotę na roladę, proszę, przepis gotowy, ciasto z kruszynką, ze śliwką jak najbardziej, świeżutkie polskie... O, i nasza ulubiona część, czyli horoskop. Nie zdradzę, jaki mam horoskop, ale przeczytam, co mi radzą w miłości. Ukochana osoba udowodni ci, że bardzo jej na tobie zależy. Kto? Nie śpiesz się z deklaracjami, cierpliwość cię wzmocni. Bez sensu. Czego nie ma horoskopu dla singli? Krzyżówki, 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 porady, 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 porady. Wolno przytulić babcie, całe szczęście. Przytulajcie swoje babcie. Znajdź model dla siebie, nudy, biednie, ale razem. I to hasło powinno nam przyświecać. Biednie, ale razem. Szanowni Państwo, u nas nigdy nie będzie biednie, jeśli chodzi o atrakcje, jeśli chodzi o wrażenia, jeśli chodzi o emocje. Lubartowski Ośrodek Kultury jest bogaty, bogaty w to wszystko, co przed chwilą Państwu powiedziałem. Ja uważam, że pierwszy przegląd prasy, niekulturalny przegląd prasy jest już za nami. Dziękuję Państwu bardzo serdecznie. Mam nadzieję, że będziecie wracać do tego formatu, a naprawdę warto. Dziękuję, pozdrawiam. Adam Kościańczuk.